W zadaniu drugim z sierpnia 2010 roku mamy napisane: cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje. I mamy 4 odpowiedzi. Czyli możemy sobie założyć, że X to będzie cena towaru bez podatku i wiemy, że ta cena to jest 60 zł i możemy sobie założyć, że na przykład Y to będzie cena towaru z podatkiem. Dwudziestodwuprocentowy. Czyli w naszym wypadku cenę, którą chcemy otrzymać, czyli do nominalnej ceny X musimy dodać cenę 22% podatku z tej ceny X. Czyli otrzymamy takie równanie. My wiemy, że nasze X to jest 60 zł. Czyli napiszemy sobie Y równa się 60 zł. Zamiast 22% zrobimy 22 setne z 60 zł. I teraz, co my możemy tutaj wykonać? Oczywiście tu możemy skrócić, czyli pozostanie nam 60 zł plus 22 dziesiąte razy 6 zł. No, chwytamy kalkulator w rękę i obliczamy, czemu będzie równe 22 dziesiąte razy 6. Po obliczeniu 22 dziesiąte razy 6, lepiej na kalkulatorze, bo Wam wolno korzystać z kalkulatora na maturze, otrzymamy, że to będzie równe 13,2 zł. Jeżeli dodamy 60 i 13,2, otrzymamy, że cena towaru z podatkiem razem będzie równa 73,2 zł. Czyli szukamy poprawnej odpowiedzi. Poprawną odpowiedzią jest A. Zaznaczamy, kończymy zadanie.